13. Olimpiada Matematyczna Juniorów i ostatnie zadanie zawodów drugiego stopnia, zadanie piąte. Każdą liczbę całkowitą pomalowano na jeden z trzech kolorów. Udowodnij, że istnieją dwie różne liczby tego samego koloru, których różnica jest kwadratem liczby całkowitej. Czyli, że bez względu na to, jak będziemy żonglować trzema różnymi kolorami w trakcie malowania, nie będziemy w stanie uniknąć np. Takiej lub podobnej sytuacji. 7 minus 3 to 2 do kwadratu. Załóżmy jednak, że malujemy kolejne liczby i skutecznie unikamy tego samego koloru dla każdych dwóch liczb odległych od siebie o kwadrat liczby całkowitej. Przypuśćmy, wbrew tezie, że każde dwie różne liczby, których różnica jest kwadratem liczby całkowitej, są różnego koloru. Czyli, że taka lub podobna sytuacja nie wystąpi ani razu w całym zbiorze liczb całkowitych. Niech n będzie dowolną liczbą całkowitą, niech n będzie na przykład niebieskie, wówczas liczba n plus 25 jest innego koloru niż liczba n, gdyż n plus 25 minus n równe jest 5 do kwadratu. Niech n plus 25 będzie na przykład czerwone. Zauważmy, że liczba n plus 9 jest innego koloru niż każda z liczb n oraz n plus 25, gdyż n plus 9 minus n równa jest 3 do kwadratu oraz n plus 25 minus n plus 9 równe jest 4 do kwadratu. Niech n plus 9 będzie na przykład zielone. Również liczba n plus 16 jest innego koloru niż każda z liczb. N oraz n plus 25, gdyż n plus 16 minus n równe jest 4 do kwadratu oraz n plus 25 minus n plus 16 równe jest 3 do kwadratu. Wobec tego, skoro użyto jedynie trzech kolorów, to właśnie kolory nam się skończyły. Liczby n plus 9 i n plus 16 odległe od siebie o 7 mają ten sam kolor. Konkluzja ta jest słuszna dla każdej liczby całkowitej n. W takim razie liczby 0 i 7 mają ten sam kolor. Przypuśćmy, że niebieski, ale również liczby 7 i 14, skoro różnią się o 7, mają ten sam kolor, więc liczba 14 musi być także koloru niebieskiego. Tak samo liczba większa o 7 od 14, czyli 21, również musi być koloru niebieskiego. Kontynuując to rozumowanie, dochodzimy do wniosku, że także liczba 49. Ma kolor niebieski. Wskazaliśmy więc dwie liczby, 0 i 49, które są tego samego koloru i których różnica jest kwadratem liczby całkowitej. Otrzymaliśmy sprzeczność, która dowodzi, że niezależnie od sposobu pokolorowania, zawsze znajdziemy dwie liczby tego samego koloru, których różnica jest kwadratem liczby całkowitej.